Hoyerokoiti w latach 30. ubiegłego wieku odkryto neolityczną osadę liczącą ponad 9 tysięcy lat i zaliczaną do najstarszych śladów osadnictwa na Cyprze. Osada składała się z okrągłych piętrowych domów budowanych z gliny na kamiennych fundamentach. Szacuje się, że osada była zamieszkiwana przez około 2000 osób. W 1998 roku wpisano ją na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Limassol liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców i jest drugim co do wielkości miastem Cypru. Rozległa marina w Limassol. Główny port wyspy, Famagusta, znalazła się na terytorium zajętym w 1974 roku przez Turcję. W tej sytuacji Limassol zaczął funkcjonować jako centrum transportu morskiego w greckiej części wyspy. Wielki meczet z XVI wieku, odbudowany w 1906 roku po zniszczeniu przez powódź. Średniowieczny zamek wzniesiony pod koniec XII wieku, zburzony przez Wenecjan i odbudowany przez Turków w 1590 roku. W latach 1790-1940 było tu więzienie. Obecnie w zamku mieści się średniowieczne Muzeum Cypru z eksponatami z czasów od V do XIX wieku. Widok na Limassol z murów zamku.